Drodzy Państwo, w związku z rocznicą Wejherowskiego Centrum Kultury, którą obchodziliśmy w niedzielę, w foyer oraz w galerii dostępne są do obejrzenia wystawy, jedna Anny Stryjewskiej oraz jej pastele, natomiast druga w galerii oraz przed Filharmonią Kaszubską, wystawa fotograficzna prezentująca 25 lat Wejherowskiego Centrum Kultury, na której zresztą, mam nadzieję, będą mogli Państwo siebie też odnaleźć. Jeśli chodzi o wydarzenia już 1 października, zapraszamy na niezwykłe przedstawienie Wszystko o mężczyznach. Ceny biletów 80 zł oraz tutaj niespodzianka dla pierwszych 10 osób, które na adres promocja@wck.org.pl napisze prośbę. Będziemy mogli zaproponować bilety 2 w cenie 1. Oczywiście promocja jest ograniczona. Jeśli chodzi o kolejne wydarzenie na sali głównej Wejherowskiego Centrum Kultury, będzie to koncert oczywiście Kazika Straszewskiego z kwartetem Proforma. To niezwykłe przedstawienie już 2 października. Natomiast dzieci zapraszamy na najbliższą niedzielę na koncert Poranki Muzyczne. Tym razem poprowadzi nas tajemniczy wirtuoz. Jeśli chodzi o kino, zdecydowanie warto obejrzeć film Karbala. To będą jego ostatnie emisje wyświetlane w kinie wejherowskim. Innym filmem, który zdecydowanie warto polecić, jest Chemia, opowieść o miłości oraz o śmierci, przygotowania się do niej. Kolejnym filmem, którym będziemy grali w kinie Wejherowskiego Centrum Kultury, jest Noc Walpurgi, czyli niezwykła opowieść o Divie i pewnym reporterze oraz ich spotkaniu. Dzieci zapraszamy na film Hugo i Łowcy Przygód, natomiast młodzież na klub Włóczy Kijów. Zapraszamy serdecznie.